Nie ma spania, nie ma odpoczywania. Jedziemy dalej takim oto lokalnym autobusem tatą. I jedziemy na drugą stronę jeziora tym razem za lokalsami. Dotarliśmy na pole, szczere pole. I sobie idziemy na spacer po takim faktycznie polu. Wzięliśmy sobie pod tym autobusem za 30 rupii, czyli za złotówkę. Na drugą stronę jeziora. Taką wieś, i tutaj rzeka płynie. Sobie spacerujemy, przyjdziemy, zobaczymy tak troszeczkę od innej strony to wszystko. Słuchajcie, widzieliśmy to z helikoptera, ale to są wszystkie pola, różowe. Tak nam powiedział tutaj tam człowiek, który za nami tu idzie. I rosną w June, July, kiedy jest pora monsunowa. Wszystko tutaj zaczyna wtedy rosnąć. To musi być niesamowity widok. A idziemy właśnie w tamtym kierunku. Tam, gdzie normalnie turyści nie chodzą. I o to nam właśnie chodzi. Właśnie pan tutaj tworzy. Hello. What are you doing? This? What did you say? Little late. Tak sobie idziemy. Wróćmy do takiej kuchni lokalnej. Tam widziałem, słuchajcie, imbir. Właśnie świeży imbir. Z gruścią. Kupany. Zobaczcie, jak to robi. Się robi sałatki. Patrzcie się. Kamień. Od drewna akurat. Got also this people. If people don't know there, if they come here, how much pay there? Same money use here, natural. So I will talk with you, and before we thinking, and I was thinking, let's go here. We stay. Salony autobus. Dzięki za oglądanie. Dzisiaj ostatni dzień pokażę. Jedziemy dzisiaj przez prawie całą noc do Katmandu i tam będziemy kontynuować swoją podróż, swoją przygodę. Będzie to całkiem inne miejsce, mimo to, że to Nepal, ale wrócimy troszeczkę tak jakby do Indii, jeśli pod względem ilości ludzi, hałasu i tak dalej. Mamy kilka fajnych miejsc, które chcemy zobaczyć, niestety, ale możliwe, że pogoda troszeczkę nam się zepsuje. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wiecie, jak to jest czasami, że prognozy pokazują jedno, a sytuacja jest troszeczkę odwrotna. Więc trzymajcie kciuki, żeby było fajne słońce, żeby były fajne materiały wideo i żeby wszystko nam się układało. I ostatni raz obejrzyjcie sobie, jak to wygląda tutaj. Słońce. A w ogóle, jak będziecie po karcie, to chcemy polecić jeden fajny hostel. Nazywa się, chyba tak będzie lepiej. Nie będzie.
Nazywa się Hotel Forest Lake, tuż przy jeziorze. Naprawdę bardzo fajne warunki, czysto, miło, fajni ludzie. Jedzenie też smaczne, można kupić w normalnych cenach, ani taniej, ani drożej. I jest bardzo blisko centrum, więc na spokojnie można się tutaj wybrać. Można płacić kartą, co też jest mega fajne, bo nie zawsze się wszędzie się da. No ale przede wszystkim są bardzo fajne, wygodne materace. To dla mnie jest mega ważne, bo można się dobrze wyspać. No i ciepła woda jest, to jest to. My tu już właśnie czekamy teraz na autobus, bo po nas ma podjechać i chyba jedzie. A tutaj oczywiście Ania z psami. Ona to zawsze złapie. Ja w środku, ekipa już tam czeka. Nagrywają chyba również materiały. Także jedziemy dzisiaj do Katmandu. Czeka nas całą noc podróż, całą noc na autobusem nocnym. Zobaczymy, czy da się usnąć w nim, pospać, jak będzie komfortowo, bo jest kilka różnych rodzajów. Więc jeden z rodzajów, który kosztuje 1000, bodajże 500 rupii, to jest taki, gdzie masz fajne, normalne, szerokie, dosyć rozkładane do tyłu fotele. Jest, na zdjęciach widziałem, że jest całkiem przystępny. Jest również posiłek, jest jakaś poduszka, jest jakaś tam kołdra. Jest jeszcze druga wersja, taka mega ekskluzywna, chyba za 300-400 rupii więcej. Mega ekskluzywna, taka jakbyście lecieli pierwszą klasą samolotem, gdzie po prostu no, wygląda to bardzo fajnie na zdjęciach. No i też oczywiście dostajecie posiłek, poduszkę, kołdrę. Zobaczymy, my nam się udało wynegocjować nocny autobus za 1000 rupii. Zobaczymy, jaki to będzie standard, czym będziemy jechali, czy będziemy mogli w ogóle się rozłożyć. Mam nadzieję, że będzie gniazdko, bo przynajmniej będę miał te kilka godzin teraz, żeby sobie popracować i pomontować dla Was materiały. Aha. I w tym hotelu zapłaciliśmy raz 350 rupii za nocleg w 6-osobowym pokoju, tylko zapełniliśmy cały. A później już mieliśmy ceny 550, bo niestety nie przedłużyliśmy od razu, tylko później. Więc 550 to i tak jest naprawdę super rupii. Więc wyszło na jakieś tam 60-70 zł za 4 noce. Rewelacyjna cena, naprawdę. Jeśli chodzi o taki standard, to po prostu mega, mega, mega fajnie. 1000 razy lepiej niż byliśmy w tym poprzedniejszym. Dobra, daliśmy, dowieźli nas. Autobus po nas nie przyjechał, tak jak myśleliśmy, tylko przyjechał do nas, powiedzmy, że taksówka. I dowieźli nas, jedziemy takim autobusem. Nie jest w środku jakoś specjalnie zły. Natomiast te siedzenia są takie normalne w autobusie. Tata. Tak jakby się jedzie normalnie między miastami w Polsce, więc tak do przeżycia. No. Myślałem, że jednak może uda nam się ogarnąć takie fajne, szerokie rzeczy. No niestety nie. Może dlatego było takie tanie. Tak jak dzienny autobus mniej więcej kosztował, bo tyle za 800 rupii kosztował dzienny autobus. No nie są to luksusy, jak się przyczailiśmy. Ale jedziemy. To jest białe poszewki. Miejsce jest strasznie małe, jak widzimy tu facetów, to jest ciężko.